Panie generale, jesteśmy na MSPO w Kielcach. Co się panu podobało, a czego, w czym jest pan rozczarowany? No jeszcze wszystkiego nie zobaczyłem, także proszę dać mi szansę. Priorytety mam niezmiennie te same, czyli przede wszystkim zdolności operacyjne, te, które można produkować w kraju lub integrować w kraju. Przede wszystkim platformy bezzałogowe, robotyzacja i to, co... To jest pana konik, nowoczesność na polu walki. No to nie jest konik, to jest po prostu potrzeba operacyjna. Dzisiaj tak wyglądają konflikty, takie kierunki obierają nowoczesne armie i myślę, że tutaj nie jest nic nadzwyczajnego w tym. To nie jest moja moda czy też hobby, tylko tak po prostu w tą stronę zmierza cały świat. Jest pan zadowolony z tych robotów lub też bezzałogowców, które pan widział tutaj na targach? Trochę za mało lądowych. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o... Platform lądowy. Tak jest. Platformy bezzałogowe, powietrzne, różnego rodzaju, różnej skali. Idą już w całkiem takim, bym powiedział, inspirującym, ale dobrym kierunku. Natomiast platform lądowych, te, które zastąpią w przyszłości systemy załogowe, jest, myślę, że jeszcze troszeczkę za mało. Także będę tutaj rozmawiał, dyskutował i sugerował, żeby ten dialog był trochę bardziej, że tak powiem, dynamiczny, jeżeli chodzi o platformę. A jeśli chodzi o rozczarowania? No nie, to byłoby nieelegancko tutaj pokazywać, że tak powiem, te słabe punkty. Tak jak mówię, ja dopiero przed chwilą przyjechałem, zrobiłem tylko małe kółko i myślę, że jak zobaczę wszystko, to będzie można o jakichś niedosytach powiedzieć, bo to chyba będzie takie bardziej eleganckie słowo. A z jakimi uczuciami pan tutaj przyjechał? Przede wszystkim fajnie, że to się udało otworzyć, że jest duży apetyt na to, żeby rozmawiać, dyskutować. Są duże projekty. Bo ludzie w COVID-zie chcą po prostu się spotykać i dyskutować. Tak jest. No, na szczęście tutaj warunki już pozwalają na to, żeby rozmawiać, a taki dialog jest potrzebny. Przez ten czas od ostatnich targów zmieniło się bardzo wiele na świecie w bezpieczeństwie. Prosto praktycznie przyjeżdżam tutaj z Estonii, gdzie wtedy rozmawialiśmy na temat właśnie zmian, co się stało w Afganistanie, co się stanie dalej. Właśnie. Mamy sytuację kryzysową na granicy polsko-białoruskiej z imigrantami, mamy duże ćwiczenia rosyjskie, które się dzieje, także myślę, że będzie tutaj sposobność, żeby zobaczyć, co dziś już można wziąć z półki, a o co trzeba będzie jeszcze tutaj zabiegać. Ostatnie pytanie. Jak pan przewiduje rozwój wydarzeń w Afganistanie? No nie jestem wróżbitą. Myślę, że cały świat był troszeczkę zaskoczony tą sytuacją. Ja myślę, że wszystko zależy od tego, jaka będzie postawa talibów przede wszystkim i czy faktycznie są zdolni do tego, żeby przejąć pełną kontrolę nad państwem. I od ich zdolności kontrolowania sytuacji będzie zależeć kolejny scenariusz. Nie wiemy, jak zachowa się ISIS, nie wiemy, jak ci, którzy pozostali, którzy mają otwarte ambasady, o tak bym może to zdefiniował, jaka będzie ich rola i jakie będą ich możliwości, bo wydaje mi się, że czasami jest więcej dyskusji na temat takich zakładanych planów, ale możliwości są ograniczone. No i co na to wszystko powiedzą Amerykanie, to z nimi rozmawiamy, ponieważ oni mają problem w zupełnie innej części świata, muszą lokować siły i środki, natomiast moim zadaniem jest pilnować flanki wschodnie i inwestować tutaj jak najwięcej. Stąd też Moje rozmowy będą przede wszystkim dotyczyły tego, jak wzmacniać flankę wschodnią jako całość, oczywiście z priorytetem naszego odcinka polskiego. Bardzo dziękuję i życzę powodzenia i dobrych, dużych wrażeń na targach. Panie, dziękuję pięknie.